Gotowi do nagrywania. Poranna rutyna. Każdy z nas ją ma, lecz nie każdy wie, jak z niej korzystać. Prawie każdy wielki człowiek sukcesu posiadał lub posiada swoją poranną rutynę, która napędza go do działania i pomaga osiągnąć swoje cele. Przykładami takich ludzi może być chociażby Barack Obama, Steve Jobs, Mark Zuckerberg czy Hemingway. Nie mówimy tutaj o tako Hemingwayu, tylko o Ernestie Hemingwayu. Chociaż gdyby porozmawiać z Filipem, pewnie też takową posiada. Studiując kilka takich porannych rutyn, doszedłem do wniosku, że jest 5 czynników, które te wszystkie rutyny łączą. Właśnie mam zamiar je pokazać. Naukowcy od lat badają, jak sen działa na nasz organizm. Też to właśnie stałe jego godziny pozwalają naszemu mózgowi z pracy OK wzrosnąć na super. Słuchajcie, każdy z nas jest inny. Jeden może potrzebować 6 godzin, żeby się wyspać, drugi potrzebuje ich aż 9. Jeśli chodzi o poznawanie siebie w kwestii snu, najlepiej zacząć od 6-9 godzin. Chodzi o wielokrotności trójki. 3 godziny to jedna cała faza snu. Krótko i na temat. Śniadanie. Rodzice wiele razy nam powtarzali: jedz śniadanie, bo nie wyjdziesz z domu. Jak bardzo nas wtedy mogli irytować, tak mieli 100% rację. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Jest to nie do podważenia. Pobudzamy nasz metabolizm, dostarczamy paliwa i ogólnie poprawiamy nasze samopoczucie. Wystarczy coś lekkiego, jakieś musli czy kanapki. Nie musi to być od razu jakiś super obfity posiłek. Nawet tego się nie zaleca. Ludzie często czują się zamuleni, gdy jedzą śniadanie. Ale tak naprawdę jest to kwestia doboru odpowiednich składników i przyzwyczajenia naszego organizmu. Szklanka wody od razu po przebudzeniu też nam nie zaszkodzi, a na pewno pomoże. Wprowadzenie dobrych nawyków żywieniowych zarówno na porannej rutynie, jak i do całego dnia spowoduje, że organizm na pewno nam w przyszłości podziękuje. Nie mówię tutaj od razu o 45 minutach jakiegoś super ciężkiego treningu siłowego czy treningu cardio. Wystarczy kilka pompek, jakichś pajacyków, wyjście na spacer na 10 minut. Poranne pobudzenie krążenia i dotlenienie organizmu działa na naszą produktywność, jak i ogólne samopoczucie siebie i naszego ciała. Jak to mówią, ruch to zdrowie, więc trzymajmy się tego. Punkt 4, czyli chwila spokoju. Znajdź dla Ciebie czas, w którym coś zrobisz dla siebie. Nie wiem, poczytaj książkę, wypij kawę w spokoju, posłuchaj muzyki. Pomyśl przez chwilę i się uspokój. Steve Jobs codziennie z rana patrzył w lustro i zadawał sobie jedno pytanie. Czy jeśli dzisiaj byłby koniec świata, robiłbym to, co mam zaplanowane na dzisiaj? Jeśli odpowiedź brzmiała nie, zmieniał to. No i punkt ostatni, ale nie mniej ważny, czyli pobudź swoje emocje. Mieszkasz z kimś, kto jest dla Ciebie bliski, czy to rodzina, czy to partner życiowy. Porozmawiaj z nimi, pokaż im, że ich kochasz. Masz dzieci? Super, pobaw się z nimi, poczochraj po włosach. Pokaż, że Ci na nich zależy. Emocje są jedną z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Otaczają nas cały czas, więc najlepiej, żeby od samego rana było jak najlepsze. I to tyle. 5 rzeczy dość banalnych, które po wprowadzeniu do swojej porannej rutyny naprawdę zapewnią Ci o wiele lepszą energię i pozytywne myślenie na cały dzień. Nie wspominałem tutaj o rzeczach takich jak higiena, bo każdy z nas chyba myje zęby z rana czy twarz i nie muszę o tym nikomu przypominać, prawda? Słuchajcie, tak na koniec. Ten film się troszeczkę różni od poprzedniego, jest na inny temat, ale poprawa swojego życia, ten temat rozwój osobisty jest dla mnie dosyć ciekawy. Dlatego ja sam będę go poruszał zarówno tutaj, jak i na blogu raz na jakiś czas. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach. Cii!